Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 19 Ultimate Team. No jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało, jeszcze pracuję nad tłem, jednak no cóż, musimy się do tego przyzwyczaić. Niestety jednak jest to już pożegnanie z moją klasyczną cegiełką, taka kolej rzeczy. Może za jakiś czas wróci, jednak na razie budujemy coś nowego, nowa era. Mam nadzieję, że nadal będzie się mnie oglądać. Muszę sobie jeszcze jakieś kwiatki kupić, żeby odrobinę lepiej mi było słychać, jednak no właśnie. Jak widzicie, na moim koncie 183 tysiące monet i już wam się tłumaczę. Wolałem się zabezpieczyć, bałem się, że EA wypuści SBC o ikonę w wersji Baby, przez co sprzedałem Badgio, ale sprzedałem go za 784 tysiące, a kupiłem go za 710, z tego co pamiętam, więc trochę udało mi się zarobić. I chciałem zarobić jeszcze w inny sposób, mianowicie szybko kupując Romagnolego, Belottiego, ale nie wyszło to i prawdopodobnie stracę kilka tysięcy, jednak słuchajcie. No wydałem trochę monet, jednak zanim wam pokażę nową drużynę, to muszę zrobić szybkie SBC. Właściwie już je ukończyłem, gdy widzicie ten odcinek, to już go nie ma, bo ono jest tylko na godzinę. Złota paczka piłkarzy Prime, warta 45 tysięcy, wydaje mi się, że warto to zrobić się na z lepszych paczek, sami gracze. To jest najważniejsze, nie ma tutaj żadnych karty typu kondycja, więc może odkupię Badgio nawet w tym odcinku. I jeszcze zaraz trochę porozmawiamy o wyzwaniach, ponieważ pojawiło się jedno znaczące dla mnie, trochę dużo. Jednak, no właśnie, nie wiem co się dzieje. Ha! Okej, słuchajcie, otrzymałem mega paczkę. Nie mam pojęcia za co. Przecież ja zrobiłem tylko nie wiem skąd jest ta paczka, ale skoro ją tutaj mam, to otworzę. Ale jakiś błąd, nie mam zielonego pojęcia. No nawet, dobra, nie ma walkoutu, więc ale chciałbym wiedzieć dlaczego. Dlaczego ta paczka się tutaj pojawiła? Czyżby jakiś błąd i za to SBC otrzymuje się dwie paczki? Nie mam zielonego pojęcia, żadnego innego wyzwania wcześniej nie robiłem. Dziwne. No i dużo kart, które mogą się przydać do jakiegoś kolejnego wyzwania i teraz paczka za to wyzwanie sprzed chwili. Sześć rzadkich kart, same złote. To jest najważniejsze. No to jest to. Zawsze jest taka seria, że się trafia dobre karty i później powrót do rzeczywistości, Strotman. Ale jako, że jest oceniony na 83, to te kilka tysięcy kosztuje. Jeszcze Zaha, Gaja, dobra, trzymam ich, bo serio, te wyzwania nadal wychodzą. Warto mieć takich tanich graczy, zawsze się przydadzą. No i miałem jeszcze o wyzwaniach porozmawiać. Wspominkowy Pato, sezon 2008-2009, jednak bardziej ta karta mi przypomina wspaniałe czasy FIFA 13, gdzie Pato był jednym z najlepszych napastników w grze. No i właśnie, zastanawiam się, robić czy nie robić, dwa dni na decyzję, może poczekam aż cena tego wyzwania spadnie, choć prawdę mówiąc nawet nie wiem ile ona wynosi. Mam takiego Williana w zespole, to już automatycznie pomaga mi w wykonaniu tego zadania, a reszta to no właśnie, piłkarze ocenieni na 84 i 83, czyli strzelam w tym momencie jakieś 150 tysięcy. Jednak problem polega na tym, że to jest liga chińska, to jest bardzo ograniczające, a płacić 200 tysięcy za super zmiennika, niezbyt mi się to widzi, jednak już bez przedłużania, czas zaprezentować wam mój nowy zespół Mbappé, tak jest, kupiłem go. 370 tysięcy. Zastanawiałem się, albo Mbappé, albo Bale, jednak pytałem się Dommanu, pytałem się również Uniteda, obaj polecili mi właśnie Kiliana, a nie Bale'a. Owszem, nie ma pełnego zgrania, jednak nie wydaje mi się, by miało mu to w czymś przeszkadzać. Po 10 meczach będzie miał 7 punktów, chyba że go do tego czasu sprzedam i w grze będę zmieniał na 4-1-2-1-2. Gnabry jako SPO, choć będę wpuszczał w razie czego Mareza. Jestem w trakcie poszukiwania takiego zmiennika na SPO. Środek pomocy, no Gilavogi, Goretzka, Matuidi, trochę po taniości, zainwestowałem najwięcej w obronę. Szczęsny, 68 tysięcy, jego druga wersja Inform, jednak no widziałem komentarz, żeby się pozbyć tego Alissona, żeby też się ruszać bramkarzem, gdy widzę, że rywal uderza finezyjnie, biorę te rady do siebie, niektóre agresywnie pisane, ja to jak najbardziej rozumiem, to może irytować, sam jak montuję to czasami, o Jezu. No i Aleksandro, Chiellini, Koulibaly, Florenzi, mam nadzieję, że będzie dobrze. Uch, pierwsze spotkanie, no jednak, prawdę mówiąc, wolę chyba grać w Food Champions na odcinkach, choć nie wiem, no zawsze jak gram w Food Champions, to często przegrywam, ja właściwie nieważne gdzie gram, ja zawsze przegrywam, będzie dobrze. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Mbappé ma strzały na karcie ocenione na 81, ale zobaczmy, bo on w taki sposób kończy tę akcję. 1-0 w 5 minucie. No i rozpoczyna się. Swoją drogą przydałaby się taka podwójna cieszynka z Lewandowskim, tak jak Ronaldo ma swoje podwójne C, no to no ta cieszynka jest odrobinę podobna do tej Lewandowskiego. To jakaś fuzja mogłaby tam powstać, jednak jest to bardzo dobry początek. Rywal mnie trochę przestraszył swoją drużyną, ale na razie jest dobrze. Aj, świetny przerzut do Suso, który nie był na spalonym.
ale blokada i miejmy nadzieję, że uda się oddalić zagrożenie. No wydaje mi się, że obecny środek obrony jest odrobinę lepszy od duetu Marquinhos-Kimpembe, droższy, wyższy overallowo. I liczę na to, że ta para mnie nie zawiedzie, bo jednak niezbyt mi się podobała ta dwójka z PSG. Ale odpowiedział błyskawicznie, klasycznie, główka z rzutu rożnego, ale to jest klasyka. Dries Mertens, to jest czerwona wersja, ale widzimy, szczęsny bezproblemowo łapie takie finezyjne uderzenia i właśnie, no oczywiście, no nie będę specjalnie dawał rywalowi pola do popisu, jeśli chodzi o takie strzały, jednak jestem ciekaw, czy będzie różnica pomiędzy właśnie... O Jezus, dobrze, że zamarkowałem i gol! 2-1, chciałem lobować, ale widziałem, że golkiper się cofa, to byłby błąd. Na szczęście Niemiec utrzymał się przy piłce i powiem wam, że to było bardzo dobre wykończenie. To co jest bardzo ciekawe, to jego statystyka strzałów. Wynosi ona tyle samo, ile u Mbappe. Jestem ciekaw, jak wielka różnica będzie w grze. A może nie będzie różnicy, tylko kurczę, Gnabry to kosztowało mnie 2000, Mbappe troszkę więcej. Ach, dobry obrót Lewandowskiego. Teraz Robert, wystawiona piłka do Gorecki, to jest 12 metr, na spokojnie, po ziemi, 3-1. Mertens, no tak jak przypuszczałem, złamał do środka. Brawo Wojtek za tę pierwszą interwencję, jednak znów Lukaku. Ach. Zobaczmy, Kylian Mbappe. Cyk, cyk, dośrodkowanie i zamyka to Mbappe. 4-2. Dziwna akcja, ale jestem zadowolony z wyniku końcowego. I to jest to, o czym mówiłem. Czekajcie, bo to jest gol. Nieprawdopodobna piłka, kurczę, jak on to zrobił? Podziwiam mojego rywala, jednak o czym to ja chciałem. Mbappe ma 6 punktów zgrania. No i to jest po prostu zgranie, które nie daje żadnych dodatkowych boostów za styl gry. Jak widzicie, on nie potrzebuje tego wszystkiego, bo teraz zdobywa hat-tricka prawie. Kurczę, Aleksandro, no ty masz pełne zgranie, więc proszę, nie popełniaj takich błędów. Znów centra, próba znalezienia tego Lukaku, ale rywal jest już przewidywalny. Gnabry, cyk, Mbappe, 5 gwiazdek sztuczek. Chciałbym to też jakoś wykorzystać, przecież on ma tak wspaniały dribbling, więc niech kręci przeciwnikami. Jest Lewandowski podający do Kyliana Mbappe, hat-trick w debiucie. To byłoby coś niezłego, lewa noga. Ach, niestety nie miał okazji do dobitki, jeszcze Gila Wogi to zbiera. Matuidi, szybko, wymieńmy te podania. Gnabry, pole karne. Ach, blisko. Albo poda do Lukaku, ten został czysto zablokowany i może taka ostatnia kontra, która pokaże rywalowi, że to jest koniec. Gnabry. I teraz Mbappe. To będzie gol. Bo to jest kill. No i teraz Lewandowski. Chyba spaliłem. No właśnie, ale dobra, no 20 sekund muszę wytrzymać, ale no dwie okazje miałem. Cholera, i obie schrzaniłem. Ale rywal też nieudolna w... Koniec, to jest najważniejsze, 4-3, cudowny debiut nowej drużyny, wszystko chodziło jak w zegarku, nawet Gnabry nie nawalił jako SPO, choć czasami no gubił pozycję, ale ogółem nawet zawodnikiem meczu został. Ciekawe, Lewandowski z 3 asystami, tego się nie spodziewałem, no cóż, no, wcześniej przed tym meczem miał 2 asysty i 41 goli, to teraz pewnie będzie miał zaraz 40 asyst i nie więcej bramek. Może się przyczepię pierdołę, ale czy nie wkurza was to, że po każdym meczu w Division Rivals ten ekran, no 3 ekrany w sumie mamy do wyświetlenia. Ciekawe jest to, że w wersji z chyba sierpnia, gdy po raz pierwszy było prezentowane Division Rivals, to po meczu był tylko jeden ekran i tyle, i tam wyświetlały się te wszystkie dane. Czemu to zmienili? Nie mam zielonego pojęcia, ale... marnowanie czasu według mnie. Teraz czas na drugie zwycięstwo. Kylian, prowadź nas do sukcesu i do Golda jedynki już za kilka dni. No dobra, tym razem znacznie tańsza drużyna, jednak w obronie Davinson Sanchez i nic więcej mówić nie muszę, choć skład złożony z głową łatwo nie będzie. Teraz Lewandowski. On wie co robi, on wie co robi. Kapitalna kontrola piłki Alessandro Florenzi. W jaki sposób dograć? Trochę za... to powinna być kartka. Ale sędzia na szczęście odpuszcza. O co chodzi rywalowi? Po raz kolejny podaje mi piłkę od bramkarza. Może jest słaby po prostu i tyle. No to Mbappe jeszcze kręci. O Jezus, Jezus. Ta piłka po prostu przykleiła się do jego nogi. Nieprawdopodobne. Kurczę, chodzi, chodzi tutaj piłeczka. Mbappe, rzut rożny. Podobnie grało mi się Baggio na samym początku. Ale Kylian to Kylian. I dwa razy tańszy jest. Z drugiej strony już Mohamed Salah próbuje odpowiedzieć, podanie w doskonałym momencie, ryzykować wślizgiem czy nie? Wiecie co, no wolałem tego nie robić. Lepiej mieć bramkę do odrobienia niż grać bez piłkarza. Prosta porada. Salah, no szczęsny,
Już myślałem, że no, to jest rzut wolny, kurczę. Jednak pamiętajmy, w fucie bramkarz nie może dostać czerwonej kartki, więc upiekło mi się. Jednak teraz Alaba z rzutu wolnego. Dobrze, Goretzka. Oj, to musi być gol Goretzka. Piłka zabrana mu sprzed nosa. Nie wiem kto, nie wiem jak, ale dlaczego? Nie będę ukrywał, nie jestem zadowolony z tej połowy, dlatego też dokonam zmiany. Jednak uświadomiłem sobie, że nie mam Götze na ławce. Przecież to jest oczywisty wybór na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego, dlatego też wejdzie Mahrez i mam nadzieję, że da radę. Patrzcie, jeśli po tym padnie bramka. Ależ to był wylew. No i nie potrafię wyjść sprzed własnego pola karnego teraz. Nie wiem, co się stało. I znów niecelne podanie, szczęsne. Łap to, wybie... Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Chiellini, matko jedyna. Przecież to jest śmieszne, by tak wspaniały piłkarz tak się zachowywał. No, odbił się od Arnautowicza. Kilian, centra i nie ma bramki, bo to jest słupek. I dziękuję bardzo, to mówi wszystko o tym meczu, chyba że teraz Mbappé, słupek, nieprawdopodobne. A wy mi później piszecie w komentarzach, że gram jak gówno. Czasami tak, zgodzę się z tym, jednak no w tej sytuacji naprawdę... Cyk, o Jezu, brutalny Matuidi, proszę, honorowo obronił to skurczybyk hiszpański. Kiełbasy kręć lepiej w Andaluzji, a nie bronisz takie strzały, paruwo. Masa niewykorzystanych sytuacji, to bardzo boli, ale co można zrobić? Czasami wychodzi, czasami nie. No nie wiem, no słuchajcie, w sytuacji, gdy Mbappé nie trafia z główki z 5 metra, to ja nic nie jestem w stanie zrobić, niestety. Tej przewrotki sekundy wcześniej, no... To jest przewrotka, więc nie zawsze to wychodzi. Trudny strzał, ale taki piłkarz jak Kilian... No nie, no nie sprzedam go po jednym odcinku, spokojnie. Cykl jest taki, że tak co najmniej 5 odcinków piłkarz wytrzymuje w mojej drużynie, no ale kurczę... Nie tak to widziałem, prawdę mówiąc, serio, no... Troszkę lepiej mogło się to skończyć. No i teraz zastanawiam się, wbijać tę rangę pierwszą, no trochę punktów mi brakuje. Dzisiaj mamy wtorek, więc jeszcze mam 2 dni i 11 godzin do wyliczenia nagród, więc kupa czasu. Mam też dużo monet na koncie, to mnie cieszy. Choć tak się zastanawiam, no dobra, daję tutaj Rabiot, ale wtedy Koulibaly i Florenzi tracą zgranie, więc na środek obrony musiałby wlecieć Manolas. No zobaczymy, popróbuję kilku wariantów, jednak na pewno zostaję przy tym napadzie, na pewno zostaję przy Mbappé, to jest najważniejsze, bo to jest piłkarz wspaniały. I on to udowodni na kolejnych odcinkach. Ja życzę wam miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Wszyscy razem musimy się przyzwyczaić do nowej scenerii, jednak będę ją z czasem ulepszał, więc po prostu cierpliwości. Do zobaczenia, cześć!